Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jarosław Lewandowski i jestem koordynatorem 8. Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego Viva Gitarra w Zielonej Górze w wersji online. Przypadł mi także zaszczyt pełnienia funkcji sekretarza jury, dlatego też odczytam teraz Państwu protokół z posiedzenia komisji. Zielona Góra, dnia 15 maja 2021 roku. Protokół 8. Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego Viva Gitarra online. W dniu 15 maja 2021 roku w formie zdalnej odbyły się obrady jury 8. Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego Viva Gitarra organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia imienia Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Do przesłuchań konkursowych zgłoszono 37 uczestników, z których link do nagrania swojej prezentacji przesłało 36 młodych gitarzystów ze szkół muzycznych pierwszego stopnia naszego kraju. Jury w składzie: profesor doktor habilitowany Piotr Zaleski, przewodniczący, oraz jurorzy: doktor habilitowany Waldemar Gromolak i doktor Tomasz Kandulski, wyłoniło następujących laureatów i wyróżnionych. Grupa pierwsza. Wyróżnienia otrzymują Szymon Dawc, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Pucku, nauczyciel pani Barbara Lewicka. Nikodem Gronowski, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Osieku nad Wisłą, nauczyciel pani Magdalena Chydzik-Bednarek. Jury przyznało 3 równorzędne trzecie miejsca. Wiktor Błaszczyk, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Zielonej Górze, nauczyciel pan Jarosław Lewandowski. Paweł Mikulski, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Suwałkach, nauczyciel pan Dariusz Michałowski. Maksymilian Piruta, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Józefa Elsnera w Brzegu, nauczyciel pan Jakub Małycha. W grupie pierwszej jury przyznało 2 równorzędne drugie miejsca. Rupert Skrzecz, Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim, nauczyciel pani Marta Machunik. Kryspin Sozański, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze, nauczyciel pani Hanna Kowalik. W grupie pierwszej pierwsze miejsce otrzymuje Michał Jarosiński, Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy, nauczyciel pan Paweł Darski. Grupa druga. Wyróżnienia przyznano. Miłosz Kowalski, Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, nauczyciel Urszula Szynkowiak. Szymon Łotocki, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Georga Filipa Telemana w Żarach, nauczyciel pan Adam Mikulski. Trzecie miejsce ex aequo. Sonia Galino, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej, nauczyciel pan Marcin Szermański. Bianka Gielicz, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Georga Filipa Telemana w Żarach, nauczyciel pan Adam Mikulski. Michał Malita, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Leżajsku, nauczyciel pan Wojciech Jurkiewicz. Karolina Tomaszewska, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Płocku, nauczyciel pan Dariusz Wiączek. W grupie drugiej przyznano 2 równorzędne drugie miejsca. Krzysztof Ginelli, Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia nr 1 imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, nauczyciel pan Piotr Kosmowski. Michał Rokicki, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim, nauczyciel pan Witold Nowicki. W grupie drugiej pierwsze miejsce otrzymuje Maksymilian Śliwiński, Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia nr 1 imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, nauczyciel pan Piotr Kosmowski. Grupa trzecia. Wyróżnienie otrzymuje Wojciech Zielonacki, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia nr 1
imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, nauczyciel pan Piotr Kosmowski. Trzecie miejsce, Antoni Merecki, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Koszalinie, nauczyciel pan Zbigniew Dubielna. Drugie miejsce, Stanisław Lewandowski, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Zielonej Górze, nauczyciel Jarosław Lewandowski. Pierwsze miejsce w grupie trzeciej otrzymuje Kacper Krężołek, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Koszalinie, nauczyciel pan Dariusz Schmidt. Jury postanowiło również przyznać nagrody specjalne. Grand Prix 8. Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego Viva Gitarra w Zielonej Górze otrzymuje Maksymilian Śliwiński, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia nr 1 imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, nauczyciel pan Piotr Kosmowski. Oraz Największa Nadzieja Ziemi Lubuskiej. To nagroda Lubuskiego Towarzystwa Gitarowego, którą jury przyznało Michałowi Rokickiemu z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim, nauczyciel pan Witold Nowicki. Jury zawarło w protokole także kilka zdań podsumowania, które pozwolę sobie Państwu odczytać. Jury zauważa zróżnicowany poziom artystyczny prezentacji konkursowych, na co wpływ ma z pewnością sytuacja pandemiczna w kraju. Mniejsza niż zazwyczaj liczba uczestniczących nie wpłynęła jednak istotnie na obniżenie poziomu wykonań. Kilkoro uczestników, zwłaszcza w drugiej grupie, zaprezentowało się niezwykle obiecująco. Pewnym utrudnieniem dla oceniających była czasem niedostateczna jakość przesłanych nagrań. Zaleceniem, jakie można byłoby sformułować pod adresem nauczycieli, jest obowiązek kontroli jakości nagrania przed jego wysyłką. Jednocześnie docenia się podjęte starania organizatorów, które zaowocowały sprawną organizacją imprezy w nietypowej formule online. Pod protokołem widnieją nazwiska jurorów, przewodniczący jury profesor dr habilitowany Piotr Zaleski, juror dr habilitowany Waldemar Gromolak, juror dr Tomasz Kandulski. Całość dokumentu podpisał sekretarz jury, mówiący do Państwa te słowa, Jarosław Lewandowski. Drodzy Państwo, przy tej okazji pragnę podziękować. Podziękować naszym darczyńcom, dzięki którym nagrodzeni będą mogli jeszcze bardziej ucieszyć się z odniesionego sukcesu. Głównym sponsorem nagród w 8. Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym Viva Gitarra jest firma Quen, Świat Instrumentów z Lublina, a wraz z nią podmioty współpracujące La Mancha, Baton Rouge, Deor. Dziękuję także Lubuskiemu Towarzystwu Gitarowemu za ufundowanie nagrody dla największej nadziei ziemi lubuskiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy już po rozegraniu kolejnego konkursu gitarowego w Zielonej Górze. Wyniki są znane. Ja przede wszystkim miałem zaszczyt przewodniczenia jury. Obok mnie występy oceniali doktor habilitowany Waldemar Gromolak i doktor Tomasz Kandulski. Jeżeli coś mogę dodać jeszcze do przebiegu i do oceny konkursu, to powiem, że przede wszystkim odbywał się on w nietypowych warunkach. Ocenialiśmy występy na podstawie nagrań. Tutaj pewne znaczenie miał sposób nagrania i jakość nagrania. W większości było to zdecydowanie do przyjęcia, ale czasami też zdarzało się, że nie wszystko było czytelne i mieliśmy pewne trudności z oceną. Prosiłbym na przyszłość, żeby już po dokonaniu nagrania sprawdzić kontrolnie, przesłuchać, czy wszystko jest na swoim miejscu. Może dlatego poziom był troszkę bardziej zróżnicowany niż normalnie, chociaż oceny mieściły się
Prawie wszystkie mieściły się w granicach 18, 22, 23 punkty, co oznacza, że występy były co najmniej dobre, albo nawet bardzo dobre. Bardzo serdecznie chcę podziękować i pogratulować wszystkim uczestniczącym w konkursie, wszystkim gitarzystom, nauczycielom, także tym, którzy wspomagali ten proces nagrywania i wysyłania. Bardzo serdecznie gratuluję laureatom w nadziei, że wszyscy spotkamy się na kolejnej edycji konkursu już w rzeczywistości normalnej. Liczę też, że spotkamy się na festiwalu gitarowym w Zielonej Górze, który jest zapowiedziany na jesień. Na koniec jeszcze serdeczne podziękowanie dla pana Jarosława Lewandowskiego, bez którego pracy, wytężonej, ciężkiej pracy, ten konkurs na pewno by się nie mógł odbyć. Dziękuję bardzo.